Kto jest takim twoim najtrudniejszym recenzentem tego, co robisz? Myślę, że ja sam. Jestem wobec siebie najbardziej krytyczny i osoby, które mnie otaczają, zauważają to. Nawet Krzysiu Wojciechowski, który jest moim jednym z nauczycieli śpiewu, uczy mnie techniki SLS, to mi powiedział ostatnio: Stanek, zajęcia zajęciami, każdemu są potrzebne, natomiast tobie jest potrzebny psychiatra.